Nietolerancja laktozy może być spowodowana różnymi przyczynami. Może być spowodowana zaburzeniem genetycznym, gdzie enzym, który jest wymagany do trawienia cukru mlecznego, czyli właśnie laktozy, to laktaza. A generalnie rzecz biorąc ssaki, małe ssaki, piją mleko. W około 2 do 5 roku życia, już na pewno po 10 roku życia, aktywność tego enzymu spada z racji coraz mniejszej ekspresji genu. I to jest wszystko naturalne i zgodne z naszą fizjologią. U niektórych osób ta aktywność spada zdecydowanie nie do poziomu 50%, tylko poziomu 5% wartości wyjściowych i zaczyna się zdecydowanie wcześniej. Mówimy o genetycznie uwarunkowanej nietolerancji laktozy typu dorosłego. Ale może być ona również spowodowana zupełnie czym innym. Mogą to być zmiany organiczne w ścianie jelita, zmiany zazwyczaj stanu zapalnego, które powodują, że również laktozy nie trawimy. Zaczynają się pojawiać kurczenia, przelewania, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia. Czasami te objawy mogą być zdecydowanie odleglejsze. Mogą to być objawy występujące na skórze, dające podejrzenie alergii, wręcz astmy, a nawet zmiany typu stawowego. Jeżeli takie zmiany się pojawiają, nie mamy jasnej sytuacji, co je spowodowało, powinniśmy zastanowić się, czy przypadkiem nie jesteśmy w tym odsetku populacji, który nie toleruje laktozy. Wówczas, zgodnie również z danymi z piśmiennictwa, eliminacja laktozy powoduje poprawę stanu ogólnego i ustąpienie tych objawów zarówno brzusznych, jak i odległych. Jeżeli odstawiamy laktozę, nie powinniśmy robić tego zupełnie sami. Nie powinniśmy również zupełnie sami decydować o suplementacji czymkolwiek, z racji tej, o czym wspomniałem, że może to być spowodowane uszkodzeniem ściany jelita. Bagatelizujemy taki stan, a przecież choroba może się toczyć. W związku z tym powinniśmy ocenić naszą tolerancję laktozy już to poprzez stężenie wodoru w powietrzu wydychanym po obciążeniu laktozą. Troszkę gorszą metodą jest obciążenie laktozą pacjenta i badanie stężenia glukozy, ale również wykorzystywana. Dodatkowo jedno z najprostszych badań genetycznych, czyli ocena polimorfizmu genu LCT, też może nam powiedzieć, czy jesteśmy w grupie, gdzie niestety będziemy skazani na odstawienie laktozy czy suplementację enzymem, czy może jednak toczy się jakiś inny proces i po jakimś czasie, po wyrównaniu składu flory bakteryjnej, mikrobiomu, czy wyleczeniu zmian ściany jelita, będziemy mogli do laktozy wrócić i cieszyć się śmietanką dodawaną do kawy.